Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła, a dokładnie 200 metrów od niej. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj prezentujemy Wam quada, który pojawił się na rynku w ubiegłym roku, pod koniec. Jest to Forecraft na kołach ósemkach. Poprzednio mieliśmy do czynienia z quadem Forecraft na kołach dziesiątkach w pojemności 250 cm sześciennych. Były to modele bez homologacji drogowej. I tam mieliśmy trzy wersje. Była wersja zielona na aluminiowych kołach oraz wersja czarna z niebieskimi takimi wstaweczkami na kołach dziesiątkach i tam były wersja na kołach stalowych albo aluminiowych. Tutaj mamy małego Forecrafta, czyli Forecrafcika w pojemności 125 cm sześciennych. Będzie to quad, który będzie konkurował z Fireshotem, z Varią, z Pythonem. Typowy quad na kołach ósemkach, fajnie wykonany. Do wyboru dwa rodzaje skrzyni biegów, albo skrzynia 3 plus 1, 3 biegi do przodu, 1 do tyłu, albo skrzynia 1 plus 1, czyli albo bieg do przodu, albo bieg do tyłu. Rozruch elektryczny, oczywiście to jest ta sama fabryka, Tao Motor, ta sama, która robi dużego Forecrafta. I teraz tak, specyfikacja techniczna. Tao Motor, silnik czterosuwowy, jednocylindrowy, pojemność 125 cm sześciennych, moc 10,3 kW, czyli 14 koni mechanicznych. Rozruch elektryczny, skrzynia biegów, tutaj mamy automatyczna, 1 plus 1, jeden bieg do przodu, jeden do tyłu, koła ósemki, hamulce z przodu i z tyłu tarczowe, hydrauliczne, napęd, łańcuch 428H, wymiary. Długość 1500, szerokość 1000, wysokość siedziska 600 mm od podnóżka, maksymalna prędkość około 55 km na godzinę, obciążenie 120 kg do 120 i gwarancja 24 miesiące. Poprosimy o uruchomienie. One występują też w różnych wersjach kolorystycznych. Tu mamy wersję czarno-zieloną z bedlockami, czyli z nakładkami takimi plastikowymi na koła. Poprosimy jeszcze o tą lampę długą. Teraz zgasła. A, mamy migacze. Ok, dziękujemy bardzo. Tak jak powiedziałem, ten quad będzie konkurował z Varią, Fireshotem, czy też Commanderem, o który właśnie też do nas jedzie, będzie już u nas wkrótce. Także wyglądowo naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Mamy też wersję na aluminiowych felgach, ale to na osobnym filmie. Jeśli ktoś jest zainteresowany takim quadem, zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Tam jest nasz sklep internetowy. Zapraszam również na nasz Instagram oraz Facebook. A przede wszystkim zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję. Bardzo zależy nam na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i żebyśmy mogli jak największemu gronu odbiorców pokazywać nasze filmy. Z góry bardzo, bardzo dziękujemy. A my obiecujemy, że będziemy pokazywali Wam filmy ze wszystkimi produktami, jakie otrzymujemy od naszych dostawców. Pamiętajcie, salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.
Witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Pamiętajcie, że jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy, a cały nasz asortyment znajdziecie na salon2kółka.pl w naszym sklepie internetowym. Chciałem dzisiaj pokazać Wam na bieżąco, co w tej chwili posiadamy w sprzedaży i co możecie u nas obejrzeć w salonie. A więc zaczynamy. Dzisiaj temat motocykle 125 cm sześciennych. Pierwsza propozycja to nowość z zeszłego roku, Junak M12 Cafe w kolorze czarnym z takimi leciutkimi czerwonymi dodatkami. Kolejny pojazd to już jest kultowy M12 Vintage, najbardziej sprzedajny motocykl z Junaka, pojemność wszystko 125, także nie będę się powtarzał, M12 Vintage Junak. Kolejny pojazd to ZXT125 z firmy Romet, czyli tak samo jak ZXT50, tutaj mamy silnik 125. Kolejnym pojazdem jest Barton Classic 125, odpowiednik Softa 125 albo Junaka 121, czyli charakterystyczny półokrągły, obły taki bak, zbiornik paliwa i dosyć nisko siedzenie. Dalej model K125 w kolorze srebrnym. Dojechały do nas również K125 czarne. One już są powoli składane. Dalej Junak M11 Cafe w kolorze czarny mat. Króciutkie siedzenie, bardzo fajny, bardzo atrakcyjny pojazd firmy Junak. Kolejny kultowy pojazd już w tej chwili Junak M15. Został nam się w kolorze żółtym. Pojemność również 125. Również możecie na naszym kanale spokojnie pooglądać sobie filmy z jazdy testowej, jak omawiamy ten pojazd. Kolejny to ostatni chyba RCR w kraju. RCR 125 z firmy Romet w kolorze białym z chłodnicą oleju. Kolejny to SC125, nowość Junaka z ubiegłego roku. Furious 125 z firmy Junak. VZ5 z firmy Zip, to jest z kuframi motocykl. Dalej ADV125, bardzo fajny motocykl sprzedawany przez Romet w kolorze grafitowym i w kolorze zielonym. ADV125. Potem Pro XTRS 125 w kolorze biało-czerwonym i niebiesko-białym z firmy Zip. Kolejny motocykl to ZXT125 w kolorze grafitowym. I potem mamy trzy softy. Soft 125 z firmy Romet. Srebrny, czarny i nowy kolor, który dopiero niedawno otrzymaliśmy, kolor bordowy. Następny pojazd to Junak M14. To też bardzo fajna maszyna, godna uwagi. Junak M14, fajnie się prezentujący. Kolejny to jest VZ5, motocykl z firmy Zip z kuframi. Potem Torku Windstar 125, to jest odpowiednik motocykli Soft 125 albo Classic 125, ale to jest z firmy Torku. Dalej mamy dwa skramblery SCMB z firmy Romet, srebrno-czerwony i czarno-srebrny. Przypominam, że w srebrno-czerwonym rura wydechowa idzie o wiele wyżej niż w czarno-srebrnym. Oto widać dokładnie. Dalej Torku Devil, teraz chyba najtańsza 125, motocykl z firmy Torku. I na koniec dwa skramblery. Skrambler zielony i stalowy. Srebrny to są bardzo dobrze sprzedające się motocykle z firmy Zip. Mamy jeszcze je z rocznika 2020. One sporo podrożały, ale mamy jeszcze je w starej cenie. I to by było wszystko, jeśli chodzi o motocykle. Spodziewamy się kolejnych dostaw. Będzie dostawa z firmy Barton, z firmy Junak i z firmy Romet. Czekamy na dostawę i zapraszamy wszystkich na salon2kółka.pl. Witam wszystkich, jesteśmy w salonie Dwa Kółka w Nakle nad Notecią.
Mieścimy się 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu na salon2kółka.pl. I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj opowiem trochę, jakie w tej chwili motorowery mamy na stanie. Mamy ich trochę, a więc zaczynamy. Romet Ogar 202, o tym pojeździe chyba nie trzeba opowiadać. Wszystko to są motorowery, także nie będę się powtarzał. Ogar 202 w kolorze pomarańczowym. Dalej, Junak RAV 50. To jest nowy motorower z taką długą kanapą w kolorze ciemnej zieleni. Barton Sprint w kolorze czarnym. Barton Sprint RS czarnym z czerwonymi dodatkami. WS 50 w tym roku przemianowany w zeszłym przez Romet na Hard 50. Tu jeszcze model WS 50 w kolorze czarno-czerwono-biały. Zipneken czarno-niebieski. Junak RAV 50 w kolorze czarno-wiśniowym. Dalej Barton Volcano w kolorze czarnym oraz ZXT 50 w kolorze czerwonym. Dalej mamy Junak 906 w kolorze czarno-czerwonym. Barton Sprint RS w kolorze czarno-zielonym. Junak 902 w kolorze bordowym. Barton Sprint grafitowy. Barton Sprint niebieski. Tutaj mamy dwa Junaki RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat. Tutaj Junak 905, dalej Junak 902, przypominam, to wszystko motorowery. To jest nowy Hard 50 z firmy Romet. Barton FR 50 w kolorze czarno-limonkowym, odpowiednik Junaka 905. Dalej Zip JZV w kolorze czarnym, nowy kolor Ogara Rometa 202 w kolorze zielonym i tu w kolorze niebieskim, to już jest stary kolor. Dalej Barton Fighter w kolorze czerwonym, Romet ZXT 50 w kolorze zielonym, to jest inny kolor Rometa Harta 50 w kolorze czarnym, Barton Volcano 50 w kolorze wiśniowym. To jest nowy kolor Ogara 202, kolor czerwony. Barton Fighter w kolorze niebieskim. Tu jest Barton FR 50, odpowiednik Junaka 905 w kolorze czarno-czerwonym i czarno-niebieskim. I tutaj Barton Sprint w kolorze czarnym oraz Romet Hard 50 w kolorze srebrnym. I tutaj jeszcze dwie wersje Zip JZV, najmniejszy motorower w kolorze czerwonym i w kolorze szarym. Zapraszamy wszystkich na salon2kółka.pl. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. To nasze crossy w pojemności 250. Tutaj mamy Defender 250, koła oczywiście 21-18, XB88 w kolorze niebiesko-żółtym, RFZ Lizard 250, 21-18 oczywiście koła, w kolorze czerwono-zielonym, XB39, drugi X-Motos XB39 w kolorze pomarańczowo-żółtym, również jeszcze jeden X-Motos 39, to jest MZK 250 z firmy Mikilon oraz XB88 w kolorze zielonym. Tu mamy XB88 w kolorze pomarańczowym i MZK 250 z lampą z przodu, też koła 21-18. To jest model z Extreme Ride MZK 250. Tu mamy crossy 125. Na kołach 17-14 mamy modele RFZ, XB66, modele XTERA 607,
ZXTR-a 609, tutaj Apollo Jaguar i XB38 w pojemności 125. Tu mamy troszeczkę mniejsze krosy na kołach 12-10 i 14-12, modele XB27 w kolorach pomarańczowy, niebieski i zielony, modele na kołach 14-12 607 oraz jeszcze mniejsze modele 701 na kołach 10. Tutaj Gazela 125 na 14-12, kole w trzech kolorach, zielona, pomarańczowa i czerwona, a tu z przodu XB27 w kolorze niebieskim, koła 14-12. I tutaj kolejne krosy 125, model Jaguar RFZ 125, XB38, RFZ Viper. Tu mamy 125 na kołach 19-16. Tutaj mamy wszystkie modele XB38, pomarańczowe, czerwone i zielone. U góry na kołach dziesiąteczkach modele 701 i 704. I tutaj Viper 140 na kołach 19-16 w kolorze zielonym, tu w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym również i czerwonym w pojemności 140. I tutaj kolejne krosy 125, model Jaguar RFZ 125, XB38, RFZ Viper. Tu mamy 125 na kołach 19-16. Tutaj mamy wszystkie modele XB38, pomarańczowe, czerwone i zielone. U góry na kołach dziesiąteczkach modele 701 i 704. I tutaj Viper 140 na kołach 19-16 w kolorze zielonym, tu w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym również i czerwonym w pojemności 140. Tu mamy troszeczkę mniejsze krosy na kołach 12-10 i 14-12, modele XB27. W kolorach pomarańczowy, niebieski i zielony, modele na kołach 14-12 607 oraz jeszcze mniejsze modele 701 na kołach 10. Tutaj Gazela 125 na 14-12, kole w trzech kolorach, zielona, pomarańczowa i czerwona, a tu z przodu XB27 w kolorze niebieskim, koła 14-12. Tu mamy krosy 125 na kołach 17-14, mamy modele RFZ, XB66, modele ZXTR-a 607, ZXTR-a 609, tutaj Apollo Jaguar i XB38 w pojemności 125. To nasze krosy w pojemności 250. Tutaj mamy Defender 250, koła oczywiście 21-18, XB88 w kolorze niebiesko-żółtym, RFZ Lizard 250, 21-18 oczywiście koła, w kolorze czerwono-zielonym, XB39, drugi X-Motos XB39 w kolorze pomarańczowo-żółtym, również jeszcze jeden X-Motos 39, to jest MZK 250 z firmy Mikilon oraz XB88 w kolorze zielonym. Tu mamy XB88 w kolorze pomarańczowym i MZK 250 z lampą z przodu, też koła 21-18. To jest model z Extreme Ride MZK 250.